Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nazywam się Mateusz Krogulec, od 3 lat prowadzę taką firmę, która się zajmuje reklamą na blogach. Nie słychać mnie teraz? Lepiej. Działamy od 3 lat. Mamy naprawdę bardzo dużo realizacji na koncie. Aż za dużo momentami. I nie lubię mówić, że jestem agencją, wolę mówić, że jestem brokerem reklamy, ponieważ działam na takim rynku, który jest dosyć mocno excelowy i trochę się różni to od pracy normalnych agencji socialowych czy PR-owych. Staram się działać jako white label, czyli jako firma, która pracuje dla innych firm. Coś takiego jak szwalnia. Musisz szyć dobre sukienki, ktoś je od ciebie kupuje, daje swoją metkę i się cieszy. Dlatego też nie jesteśmy jakoś mega aktywni na konferencjach, nie pokazujemy się często, nie piszemy artykułów i tak dalej, ponieważ wyznaję taką zasadę: ciszej jadziesz, dalsze budziesz, to chyba rosyjskie powiedzenie, albo to jest jakaś niewłaściwa przeróbka tego powiedzenia. W każdym razie jestem raczej jedną z tych osób, które nie jest za dobra w mówieniu, tylko robi po prostu. I chciałbym wam powiedzieć trochę o tym, jak wygląda rynek mediów i gdzie ta blogosfera na tym rynku jest. Będę mówił bardziej od strony tej drugiej strony biznesowej, tak? Wszystkie prelekcje tutaj są na naprawdę świetnym poziomie, wszystkich nie widziałem. Mam nadzieję, że się nie będę powtarzał. Więc rynek mediów wygląda tak, że może do was się zwrócić klient bezpośredni, czyli sama firma. To jest firma, która wydaje pieniądze na kampanię z blogerami. No jest to najlepsza sytuacja, kiedy klient bezpośredni, bez żadnych pośredników, kontaktuje się z blogerem, ale jest to sytuacja dosyć rzadka. Dlaczego? Ano dlatego, że blogerów są tysiące. I kiedy taki marketer ma się zastanowić, co, z kim, zrobić, jak, no to pojawia się problem. Na ogół tego po prostu nie wie. Wtedy marketer zwraca się do swojego domu mediowego. I wtedy macie klienta agencyjnego, czyli zwraca się do was dom mediowy. Czy wiecie, czym zajmuje się dom mediowy? Nie wszyscy wiedzą. Dom mediowy to taka hurtownia dla działu marketingu, który zleca zakup i zaplanowanie i strategię pod kampanię. Najwięksi klienci mają na przykład do wydania 200 milionów złotych w skali roku. Na przykład taki Lidl, on może ma nawet więcej. No i przecież, jeżeli mamy taką kasę, to prościej jest ją ulokować w jakimś miejscu, które zbiera te pieniądze od kilku takich klientów i robi zakupy hurtowo. Ma na przykład umowę z telewizją, ma umowę z wydawnictwami, ma umowę z Onetem, WP i tak dalej. Ci dostawcy mediów umawiają się z domami mediowymi na jakieś minima i jest sobie jakiś dom mediowy, idzie do WP, no fajny macie cennik, ale my u was wydamy tyle i tyle, tyle milionów złotych, to nam zjedziecie o 50% i okej. Wtedy trzeba zrobić tak, żeby ilość sprzedanych jak gdyby reklam się zgadzała, żeby dom mediowy dostał rabat i na tym zarobił. I może być agencja social waszym klientem, czyli najpopularniejszy model, taka, można powiedzieć, taka firma na końcu tego łańcucha pokarmowego. Dlaczego to jest istotne, z kim rozmawiacie? No ano dlatego, że dom mediowy, jak się zwraca do blogera, nie, jakby to powiedzieć delikatnie, to są tak mała skala z naszego rynku, że oni nie będą się za mocno do tego, za bardzo się w to angażować. Jeżeli jest media planner, który ma do wydania kasę na kampanię i musi się zastanawiać z godzinę, dwie, trzy, co zrobić z jakimś blogerem, no to dużo prościej, zamiast z każdym się kontaktować,
wyceniać, pytać się, czy wam się podoba, czy się nie podoba. Dużo łatwiej jest wysłać maila do działu handlowego jakiegoś dużego serwisu i zamówić jakiś display. Jest to prostsze. Dotarcie jest, ludzie klikają. Oczywiście jest to gorszy ruch, no ale klient jest jak gdyby zadowolony, ponieważ klient na ogół nie zna się na blogosferze, na influencerach. Wie, że jego dziecko coś tam klika na Snapchacie, no to zróbmy Snapchata. Tak to wygląda. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, z kim się rozmawia. Jeśli rozmawiamy z agencją socialową, digitalową czy PR-ową, no to jest już na ogół lepiej. Na ogół to są ludzie, którzy mają jakiś styk z blogosferą, ponieważ no, muszą się zajmować komunikacją marketingową, muszą podnosić stale swoje kwalifikacje, chodzą na konferencje, poznają blogerów, czytają blogi o blogach i śledzą te, na żywo takie, takie wydarzenia jak te. I to jest w zasadzie takich trzech głównych klientów. Jeśli miałbym dać jakąś radę, jeśli macie klienta bezpośredniego, z którym pracujecie, zaprzyjaźnijcie się z nim, róbcie dla niego więcej, lepiej, mocniej, bo to jest najlepszy typ klienta. Po prostu jesteście bezpośrednio u źródła. Bloger i agencja pracują razem dla klienta. O tym nie można zapomnieć, że bloger i agencja to drużyna. I naszym zadaniem jest zrobić działania tak, żeby to klient był zadowolony, a nie bloger, a nie agencja. Ciężko jest się przestawić i trochę zejść z tego swojego ego influencera o poziom niżej. Ale wytłumaczę wam to na przykładzie restauracji. Wiecie, kim ja jestem? Ja jestem kelnerem. Klient restauracji to klient. Przychodzi do mnie i do ciebie, a ty, blogerze, jesteś kucharzem. Kelner musi być zawsze uśmiechnięty, musi mieć menu, menu musi być czytelne, musi być tam cena, pozycja. Tak samo jest w blogosferze. Jeżeli macie zakładkę współpraca, ona musi być czytelna jak menu w restauracji. Klient przychodzi, widzi, co może kupić, za ile. Potem agencja idzie do blogera, bloger pichci, robi wspaniałą notatkę. My, wyszczerzeni, dajemy klientowi na stół. No i klient wtedy mówi, kurczę, zamawiałem carpaccio, a ty mi dajesz buraki. I co się okazuje? Bloger nie dogadał się z agencją, kelner nie dogadał się z kucharzem. Źle złożyliśmy zamówienie. Może było na bas grane w menu, może się nie dogadaliśmy. I wyszło, że chciał ktoś zjeść carpaccio z wołowiny, dostał carpaccio z buraków. I co wtedy? Czy kucharz przychodzi do klienta przy stoliku i mówi, ten kelner, idiota, on nie wie, co robi. Pracuje od tygodnia. Ja jestem najmądrzejszy. Nie. Czy kelner mówi do klienta, ten kucharz, no to nie zna się na niczym, alkoholik, w dodatku zdradza żonę. Nie. Sytuację trzeba wyjaśnić zawsze razem, ponieważ to klient musi być zawsze zadowolony. Kiedy wchodzicie do restauracji, oczekujecie, że po drugiej stronie jest praca zespołowa. Dokładnie tak samo jest na blogach. Trzeba razem robić jakościowe rzeczy, które zadowalają klienta. No i właśnie, jakie są oczekiwania klienta? Na pewno mieliście współpracę z klientami, którzy dokładnie wiedzieli, czego chcą. Świetnym przykładem tego jest branża modowa. Branża modowa idealnie współpracuje, no nie chcę się dobra, są dziewczyny od mody, nie będę się wypowiadał, bo one znają temat lepiej, ale branża modowa dokładnie wie, czego chce. Ludzie po stronie klienta bezpośrednio kontaktują się z blogerkami, zapraszają je bezpośrednio na pokazy i jest git. Ale są też klienci, którzy mają duże akcje, duże kampanie. Wiedzą, że warto coś robić z blogerami, nie wiedzą do końca jak. Zwracają się wtedy do takiej firmy jak moja i mówią tak, just do it. Mają być blogerzy? Róbmy blogerów. Kampania obejmuje radio, telewizję, outdoor, internet,
point of sales. Wiecie, co jest point of sales? To są takie przy kasach i na półkach materiały marketingowe. Ta branża jest warta 20 razy więcej niż my, influencerzy. Głupie próbki w gazetach. To jest naprawdę core dla marketerów. I mówi mi, że ma być KIS. Co to znaczy, że ma być KIS? KIS to jest taka zasada, którą staram się kierować w prowadzeniu tego biznesu, ponieważ ja nie jestem osobą do kontaktu z blogerami, jestem osobą do kontaktu z klientem i zgrania tego jak gdyby biznesowo, dlatego trzymam się zasady KIS. Jest to zasada wymyślona w latach 60. przez inżynierów lotnictwa amerykańskiego. Keep it simple, stupid. Oczywiście stupid to nie jest obraźliwe, w Stanach tak się mówi, żeby rób coś prosto, kolego, tak? Chodzi o to, że nawet słabo wykształcony mechanik musi naprawić samolot. Dlatego, że jak zabiją seniora inżyniera, jest wojna, trzeba naprawić samolot. Tak samo jest trochę w relacjach z klientami. Jeżeli na maksa się uprości schematy i każdy wie, za co jest odpowiedzialny, każdy zna zakres swoich kompetencji, wtedy minimalizujemy ryzyko fuck-upu. I co zrobić, żeby zawsze było KIS? Przede wszystkim musicie mieć to menu. Musicie mieć ofertę. O tym była mowa, zdaje się, tak? Jeżeli macie zakładkę współpraca, wiadoma sprawa, statystyki, dobrze jest mieć gotowe pomysły. Często jest tak, że dzwoni do mnie jakiś media planner i mówi: Mateusz, słuchaj, zostało nam, nie wiem, 20 tysięcy złotych, zamykamy mediaplan, wyślij mi coś na szybko, masz jeden dzień. No i wtedy, kiedy zwracam się do blogera, który coś ma w zanadrzu, odchodzi mi parę godzin pracy. Jeżeli mam blogera, który od razu w mailu wysyła mi screen z Analyticsa, z Facebook Insights, to ja mogę potem w prezentacji to wykorzystać i powiedzieć klientowi: drogi kliencie, fani tego blogera idealnie zgrają się z twoją grupą docelową. Bardzo ważne jest to, żeby ułatwić pracę agencji i też klientowi, właśnie w taki sposób. Benchmark. Jeśli robiliście współpracę, macie je zbadane, wysyłaliście raport do klienta, dzielcie się z tym z ludźmi, którzy się do was odzywają biznesowo, ponieważ nie ma lepszej rekomendacji niż to, że kiedyś był jakiś sukces i można go powtórzyć. Słowo klucz. As soon as possible, czyli rób coś na wczoraj. No niestety rynek reklamy wygląda tak, że jest trochę za mało osób tam pracuje niż powinno i trochę za długo pracują, są trochę zmęczeni życiem, niezadowoleni z pracy, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, jest wieczny niedoczas, nie ma na nic czasu i domy mediowe, no bo ja pracuję głównie z domami mediowymi, domy mediowe chcą wszystko mieć na ASAP-ie. Musicie brać pod uwagę to, że jak pisze do was ktoś i mówi, że potrzebuje na już jakiś pomysł, jakąś wycenę, to na ogół jest dlatego, że też dostał to do zrobienia na już od klienta. I to nie zaręczam wam, gdybym mógł mieć czas na wszystko, to poświęcałbym wszystkiemu tyle czasu, ile powinienem. Ale niestety życie jest tak skonstruowane i w tym ta wspaniała branża reklamowa, że wszystko jest na wczoraj. O. Nie działa do końca. Tak z założenia wygląda schemat współpracy blogera z agencją. Tam klienta z blogerem. Klient wysyła brief do agencji. Mówi, co potrzebuje, na kiedy, za ile. Agencja robi research, kontaktuje się z blogerami, robi ofertę, potem są działania. Tam dalej miała być kampania. Kampania jest w toku, wszyscy jesteśmy zadowoleni. To jest takie wishful thinking. Chciałbym, żeby tak wyglądała moja praca. Niestety, częściej wygląda to jak rysunki Jacka Gmocha. Nie wiem, czy kojarzycie. Tak. I wiecie co? Ja czuję, że jestem tym biednym golkiperem. Zaraz mi przelobują. Z jednej strony pressing, z drugiej pressing. Moja obrona w ogóle nie wie, co się dzieje.
Przykre, ale prawdziwe. Dlatego, pracując z agencją, musicie być partnerem dla agencji. Nie jest dobrze, kiedy bloger próbuje wejść w skórę klienta. Napisałem swój tekst, nie obchodzi mnie, że coś jest niezaakceptowane. Masz to pchać dalej. No jasne, pcham to dalej, ale miałem taką sytuację miesiąc temu, kiedy zrobiliśmy dwie notatki na blogach. Klient milczy, nie akceptuje. A to była rzecz wiosenna, już się lato zaczyna. No i wiecie, no głupio tak coś wiosna jak 28 stopni i ludzie się pocą. Dzwonimy, dzwonimy, nic. W końcu po trzech dniach przez recepcję zadzwoniłem, jeszcze żeby było śmieszniej, do kolegi z biurka obok, żeby mi dał tego kolegę. Mówię, stary, słuchaj, róbmy coś, no przecież zrobiliśmy wszystko, co trzeba, puszczajmy. Wszystko czeka. Wiesz, odpowiada mi, wiesz co, Mateusz, Tesco, nie wpuścił tam inny Carrefour, nie wpuściło naszych produktów na półki. I ty sobie to puść. To nic nie zmieni w moim biznesie. Przy dziesiątkach milionów obrotu dla jakiegoś produktu w FMCG musicie mieć świadomość, że to, że czasem ktoś trochę zapomni, to nie jest jego zła wola. Ludzie też mają problemy po drugiej stronie, u klienta. To nie jest tak, że kampania z blogerem jest najważniejszą rzeczą w działaniach marketingowych. Jest ważna, ale macie oprócz tego bardzo, bardzo wiele innych działań i czasami tam się coś spieprzy na dużą skalę. Od razu ten klient dał mi swojego Gmaila, bo powiedział, że pewnie już nie będzie okazji dalej tam pracować. I Casey Neistat, gość, którego uwielbiam i jest dla mnie wielką inspiracją, kiedyś powiedział, zawsze bądź miły dla ludzi, nigdy nie wiesz, przez co teraz przechodzą. I też nie jestem święty, ale od jakiegoś czasu staram się mieć taką empatię do ludzi, do blogerów, do klientów. Staram się, pracuję nad sobą, nie zawsze wychodzi, żeby rzeczy były takie smooth and easy, tak? Jeżeli są problemy, wyjaśniać je na miękko. Jeżeli klient czasami czegoś nie robi, tak jak powinien robić, działać na miękko. Nigdy nie wiesz, czy osoba po drugiej stronie maila nie była wczoraj na pogrzebie ojca, a ty na przykład go, za przeproszeniem, jebiesz za to, że czegoś nie zrobił. Czasami jest tak, że warto się zastanowić, że po drugiej stronie też są po prostu ludzie, którzy mają problemy. I taki obrazek. Lepiej jeść tort z kolegami, niż wiadomo co samemu. Jeżeli pojawiają się kryzysy, fuck-upy, nie zaognieć sytuacji z klientem, ponieważ ten klient na zawsze się zrazi. Do was, do nas, do influencerów, blogerów. Naprawdę dużo łatwiej jest kupić mailing, dużo łatwiej jest kupić display, o przepraszam, dużo łatwiej jest pójść do konkurencji, ponieważ to, co tutaj widzicie, to są firmy, które działają w marketingu internetowym i są zrzeszone w IAB Polska. Wiecie, co jest IAB Polska? To jest taka organizacja, która zrzesza pracodawców branży internetowej. Każda z tych firm konkuruje o budżet klienta. Jeżeli klient w łatwiejszy, przyjemniejszy i bardziej efektowny sposób może wydać kasę, nie wiem, pierwsze z brzegu, co tu mamy? Na przykład WP. Gadu gadu jeszcze istnieje? 2015 rok. Dziwne. Dobra. Te podmioty wysyłają do klienta Excel. Lista w wierszach, pozycje, zasięgi, jakieś CTR-y, ilość przekierowań. Na koniec jasno i czytelnie. Cena, cena zasięg. Nie ma tego pierwiastka ludzkiego, który jest u nas. Ja wiem, że to jest to, co wyróżnia blogosferę, ale na etapie rozmowy z klientem musimy myśleć o sobie, jak biuro reklamy myśli o produktach, które sprzedaje. Oczywiście idealna sytuacja jest taka, kiedy pracujemy dla klienta bezpośredniego, możemy się z nim umówić na kawę, zrobić projekt, który sami wymyślimy. To jest świetna rzecz, takie rzeczy się nam zdarzają. Ale jednak zdecydowana większość biznesu wygląda tak, że po prostu dostajemy maila od Media Planera
i zrób mi coś na blogach za tyle i tyle, taka grupa docelowa, tyle masz kasy, jutro mam prezentację, najlepiej po angielsku, jeszcze wyślę ci moją formatkę w PowerPoincie, żebym nie musiał sam przeklejać. No, tak wygląda praca takiej firmy jak nasza. Dlatego potrzebne jest naprawdę jak najbardziej konkretne i sprecyzowane dostarczenie tego, co możecie dowieść. Jaka będzie przyszłość? Jaka będzie przyszłość blogosfery, influencerów? Wiem, że był teraz bardzo ciekawy panel. Paweł Opydo bardzo fajną rzecz powiedział, że blog ogranicza, że trzeba mieć wszystkie możliwe medium, że to ty jesteś autorem, który dzieli się jakąś treścią. Kto będzie na blogach zarabiał w przyszłości? Czy blogosfera będzie zdobywała więcej budżetu, mniej budżetu? Czy rocznik... Rocznik 98. Ja pamiętam, co robiłem w 98, a 98 to są ludzie, którzy mają 18 lat, którzy już wkraczają w dorosłe życie, są konsumentami, są twórcami treści. Snapchat, ja jestem za stary na Snapchata. Średnio to kumam, ale trzeba w to wchodzić, trzeba gonić nastolatki, że tak powiem. I przykładowo, ostatnio odpaliliśmy taki projekt, Daily Dose of Beauty, ddob.com, taki agregator dla blogerek, gdzie mogą dzielić się swoimi treściami, głosować na lepsze notatki, pisać artykuły. Projekt ma 6 miesięcy. I chcę wam pokazać, jaki jest szał na tych blogach. 120 tysięcy unikalnych, mówi się unikatowych w ogóle, unikalnych to jest rusycyzm. 120 tysięcy UU, ponad 400 tysięcy page viewsów. YouTube nam rośnie jak szalony, mamy z 24 tysiące suby. Snapchat 2 tygodnie ma może, jest tam z 3 czy 4 tysiące obserwujących. Młodzież strasznie siedzi w internecie, angażuje się dużo bardziej niż my, bo widzę, że tu jest trochę starsza grupa niż ci moi 98. Ale czy oni, że tak powiem, połkną to, co my robimy, to, co my mamy? Kto będzie jak gdyby dalej królem w blogosferze? Kto będzie tym creme de la creme? No, moja odpowiedź jest taka, że dużo się nie zmieni, że dalej te jakościowe treści, które wytworzycie, dalej będą cenne. Dalej marketerzy będą woleli zrobić akcję marketingową z kimś, kto jest z imienia i nazwiska podpisany w internecie, niż z jakąś anonimową instagramerką, która po prostu ma dużo zdjęć, bo wrzuca dużo hashtagów. Także moim zdaniem przyszłość niezmiennie należy po prostu do was, do ludzi, którzy są na tej sali. Ponieważ to wytworzycie treści, które klienci chcą kupować. Wczoraj rozmawiałem z Kominkiem, Jasonem, który ma bardzo podobny wniosek do mnie. Topowi blogerzy będą mieć tak, jak mają, mają bardzo dobrze, ale powiększa się grupa blogów, które, że tak powiem, wchodzą na rynek, które są w stanie zarabiać pieniądze i są w stanie się rozwijać, dostarczać jakąś wartość dodaną czytelnikowi. Moim zdaniem ten tort będzie tylko rósł, a ja chciałbym wam podziękować za to, że tworzycie takie treści, że ja mam co robić, naprawdę uwielbiam swoją robotę, jestem szczęśliwym człowiekiem. I to tyle. Czy są pytania? Pytania, dwa pytania jakieś może, co, nie? Słucham. Jak to jest? Czy tobie jako agencji podczas wybierania blogerów bardziej zależy na tym,
Na przykład, że ta blogerka ma super zasięg, że ma ekstra wizerunek, ale robiliście już z nią kiedyś jakąś akcję i nie wspominasz tego zbyt dobrze. Pamiętasz, ile miałeś z tym wszystkim roboty i ile problemów i jak to wszystko wisiało na włosku. I jeżeli będzie taka kolejna kampania, do której ta blogerka byłaby idealna, to zważając na fakt, jak to wszystko wyglądało i jakie miałeś fuck-upy i problemy na przykład z klientem, zrobiłbyś coś z nią? Czy zleciłbyś jej to? Mam prezent za pytanie, głośnik. No, to teraz zobacz. To jest dobre pytanie, ponieważ zdarzały mi się różne sytuacje, złe, lepsze, ale no wiecie, ja się zajmuję biznesem. U mnie jest 12 osób. Biznes musi się kręcić. Jeżeli jest zapotrzebowanie na zrobienie akcji z kimś, zróbmy tę akcję. Jeżeli były problemy, trzeba się spotkać, pogadać, zastanowić się, co zrobić, żeby tych problemów nie było. Staram się w pracy odsuwać gdzieś tam emocje na dalszy plan. Nie zawsze jest to możliwe. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałem, no, starajmy się robić rzeczy tak, żeby były robione dobrze, w dobrej atmosferze i nie ma żadnych problemów. Wiadomo, że jest jakaś taka... Słuchajcie, chciałem... Dobra, powiem to. Rzeczy, jakie robili blogerzy czasami, to jest w ogóle abstrakcja. Zdarzyło mi się umówić spotkanie, nomen omen, dla marki alkoholowej z kimś tam, nieważne kim, i przyszedł jeszcze na pruty po wczorajszej imprezie. Więc to raczej nie idzie w parze z odpowiedzialnym komunikowaniem i tak dalej, prawda? Zdarzyły mi się przypadki, co nawet dwa razy, jakieś wyjazdy robiliśmy, że bardzo ucierpiały pokoje hotelowe. Takie rzeczy się zdarzają, ale słuchajcie, no jesteśmy tylko ludźmi, no. Także myślę, że wiesz, jak są problemy, trzeba je wyjaśniać i... Nie, no jasne. Ja jestem strasznym narwańcem. Kto mnie zna, ten wie, ale gdzieś tam w głębi siebie staram się z tym walczyć. Jest jeszcze jakieś pytanie? Mam jeszcze jeden taki. No. Aha. Będzie na mojej prezentacji. Nie. Okej, okay. Dam ci przykład. Robimy teraz akcję z Maćkiem Dąbrowskim z kanału Z Dupy. Wymyśliliśmy akcję, gdzie on będzie twarzą nowych telefonów TP-Linka marki Nefos. Już w tej chwili jest na billboardach, są jego zdjęcia, zrobiliśmy sesję. Bardzo mi miło. Jestem w bardziej małych miastach są te billboardy. Bo to jest telefon taki androidowy, 300-600 zł, staramy się dotrzeć do nastolatków. I wzięliśmy Maćka z dupy. I ten gość... I ten gość ma same asy w rękawie. Masę pomysłów, masę akcji. Także jeżeli zwraca się do mnie klient, nie z konkretnym briefem, bo ja często dostaję brief pod tytułem robimy jakąś nową kawę, robimy jakieś nowe batony, jakiś samochód, znajdź mi na przykład kobietę, która ma dzieci, bo ten samochód ma być taki bezpieczny. Wiadomo, matki kupują samochody, jak są, dzieci się rodzą. I to jest bardzo określone. Ale jeżeli przychodzi do mnie firma jakaś z ogólnym, powiedzmy jakiś, nie wiem, Unilever, Nestle, coś takiego, i mówi, słuchaj, co możemy zrobić? No to wiadomo, mamy dwie osoby w dziale strategii, które wymyślają akcję. Pewnie część z was Maćka Trojanowicza zna. I te osoby dają pomysły, ale w sytuacji, kiedy to ty dasz jakiś pomysł i na przykład dasz trzy slajdy, co można zrobić. Właśnie o tym mówię, żeby mieć takie rzeczy w zanadrzu. Jeżeli, o czym piszesz bloga? Okej. Okay. Zastanów się, co mógłbyś zrobić na przykład dla branży automoto. Tysiąc rzeczy, od razu mogę wymyślać z palca. Wymyśl jedną,
i możemy to rozesłać. Po prostu, żeby, jeżeli widzę, że tu jest second hand dandy. Coś robiliśmy chyba kiedyś, nie? No właśnie, Victorinoxa. Nie, Victorinoxa. Nie? A, no, za dużo kampanii naraz, przepraszam, ale coś robiliśmy. Jeżeli jest bloger, który pisze o męskiej elegancji, to przecież on może ograć milion rzeczy innych niż męska elegancja. Samochody, perfumy, kosmetyki, jakaś społeczna odpowiedzialność biznesu itd. itp. Po prostu. Słucham. No bo to jest ciekawe, co powiesz, bo ja nie wiedziałam o tym. Faktycznie zgłaszają się często do mnie agencje i piszą, że muszę im odpowiedzieć w ciągu godziny i nie zawsze to robię. Ale czyli co, blogerzy w tych swoich zakładkach mogliby na przykład napisać coś takiego, że jeżeli masz szybką akcję albo potrzebujesz pomysłu w ciągu godziny, to napisz do mnie, a ja szybko coś przygotuję? Czy chodzi o taką gotowość do tego, o której wy powinniście wiedzieć? Nie chodzi o to, żebyśmy o tym wiedzieli. Chodzi o to, że jeżeli pojawi się takie pytanie, gdzie klient czy agencja nie do końca wie, co można zrobić, żebyś miała gdzieś z tyłu głowy, że na przykład chcę pojechać gdzieś tam, potrzebuję kasę, żeby zrobić, nie wiem, jestem blogiem kulinarnym, cykl notatek o kuchni chińskiej i potrzebuję pojechać do jakiejś tam prowincji dalekiej, wiadomo, to są pieniądze, szukam na to partnera i jak się zgłosi do ciebie jakaś linia lotnicza, że chce baner kupić, to masz od razu gotową prezentację. Ej, nie róbmy banera za 500 zł, dajcie mi, nie wiem, ileś tam razy więcej, zróbmy coś naprawdę świetnego. O to mi chodzi. Tak. A w takim razie takie pytanie, skoro wy potrzebujecie, przypuśćmy, ludzi do współpracy, jakichś blogerów, to gdzie my jako blogerzy musimy się znaleźć, albo gdzie tak. Tak. Korzystamy. Cześć. Korzystamy z katalogu blogerów, aczkolwiek już ostatnio do coraz rzadziej z HFM. Po prostu kiedy kończą się nam pomysły, szukamy tam. Śledzimy też branżę. No tak jak mówiłem, pracuje u nas paru gości, którzy są blogerami. No słuchajcie, ja bloga o bieganiu założyłem 10 lat temu. Teraz nie widać po mnie, bo kontuzje są. Ale w drugiej liceum założyłem bloga. Także ja też znam blogosferę. Byłem na pierwszym Blogforum Gdańsk. Kominek kiedyś mnie umieścił w swojej tam top srebrnej dziesiątce dobrze zapowiadających się blogów. No nic z tego nie wyszło, ale... No, więc tak, no, słuchaj, możesz wysłać maila do mnie i też do maciej.trojanowicz@sherisherry.pl. To jest nasz mózg, który wymyśla akcję. Brawa dla Maćka. Ma teraz wieczór kawalerski kolegi, niestety nie mógł przyjechać. Czy są jeszcze jakieś pytania do mnie? Ostatnie pytanie. Ostatnie. Nie, dwa ostatnie. Będziesz na mojej prezentacji, czy nie? Będę. Super, to odpowiesz na dodatkowe pytania, bo się odnoszę do tego, co mówisz. Tak. A jeszcze mam pytanie, ty jesteś właścicielem Sherry Sherry, czy pracownikiem? Bo ja ciekawy jestem. Zawsze mnie to zastanawiało, poważnie. Okej, okay. Nie, ja jestem pracownikiem. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Chciałem wiedzieć, na ile to, co mówisz, jest reprezentatywne dla firmy jako całości, nie? Czy to takie pomysły tam. Ale dobra, odniosę się do tego, dzięki. Dziękuję. Tak. Bardzo dziękujemy Mateuszowi. Brawa.